Cześć, cześć. Witajcie ponownie. Gielokalna Gazeta Lokalna Krotoszyn. Bo kto powiedział, że tylko dzieci mogą się dobrze czuć w takim miejscu, przyjemnie spędzać czas i się dobrze bawić. Kolejna prasówka z miejsca, jak widzicie, poświęconego głównie młodym osobom, ale nie tylko, bo tutaj nawet i osoby dorosłe znajdą coś dla siebie. Chwilę wytchnienia przy dobrej kawie, kiedy dziecko może skosztować tych wszystkich możliwości, które oferuje to miejsce. A jesteśmy w firmie Kamiks, a więc centrum dziecięcym, które znajduje się w Krotoszynie, które jest partnerem naszego nowego konkursu. A jakże? Konkurs dla dziecka. Wymarzony pokój malucha. Rzecz nowatorska. Rzecz, która przykuwa już uwagę, bo od wczoraj uruchomiliśmy proces zgłoszeń. Chciałbym, abyście zaznajomili się z naszym Facebookiem i z zasadami konkursu. Przejrzeli gazetę, weszli także na portal, gdzie całość jest bardzo szeroko rozpisana. No i cóż, każde dziecko do 5 roku życia może dostać genialny prezent, a więc może mieć wyremontowany pokój. A partnerów, którzy przyłożą się do tego, aby te czynności poszczególne były wykonane należycie, mamy sporo i rekomendować ich nie trzeba, więc Centrum Kamiks oczywiście zadba o to, aby nasi miłośnicy mieli jak najwięcej możliwości związanych z zabawkami. Fakstol Szymon Choryza to kolejny z naszych partnerów. Również jest z nami w tym konkursie Tomasz Rynowiecki, Finestra Oknoplast. Jest Zakład Usług Energetycznych Stanisław Gdynia. Nikomu nie trzeba rekomendować marki AT Krotoszyn. Jest także partnerem Polbud, Składy Budowlane, a także Dafmal, Dariusz Fabianowski, no i Nieruchomości Daria Praczyk. Zachęcam Was raz jeszcze, abyście przyjrzeli się temu konkursowi. Myślę, że bardzo fajna nagroda na ten czas związany z Dniem Dziecka, na to, aby zgłosić siebie, czy zgłosić dziecko z otoczenia, no bo myślę, że prezent warty kilkanaście tysięcy złotych każdemu się przyda. Ale nie tylko oczywiście w dzisiejszym wydaniu piszemy o konkursie. Jest kilka innych tematów, czyli materiał z jedynki, a więc obchody Dnia Strażaka. Jak zwykle staramy się skupiać na pozytywach, szerokie relacje zdjęciowe, a także relacje wideo na portalu i na Facebooku. Oczywiście piszemy o kilku ciekawych innych rzeczach, a więc docenił burmistrz Franciszek Marszałek najbardziej utalentowanych, najbardziej zdolnych uczniów, wręczając im stypendia. Z kolei w szkole podstawowej numer 4 w Krotoszynie odbył się kolejny piknik wojskowy. Impreza, która już jest kultywowana od paru ładnych lat, przyciąga jak zwykle sporo ludzi zainteresowanych. Bardzo ciekawa rzecz, a więc zajawiamy szeroko projekt Simchat Festival, który tyczy się kultury żydowskiej i ten projekt rusza już 17 maja i będzie odbywać się na terenie Krotoszyna, Jarocina oraz Poznania. Piszemy o biegowej pasji rodziny Waligurów z Krotoszyna. Myślę, że bardzo fajny, ciekawy reportaż. Jest kilka rzeczy oczywiście z rynku sportowego. Największe czoła uznania chyba w stronę Weroniki Połczyńskiej, a więc młodej, utalentowanej bilardzistki UKS Bila z Duny. Kolejny medal złoty, kolejny medal brązowy w kategorii Mistrzostw Polski Juniorów. Gratulujemy Weronika i liczymy na to, że również w zawodach seniorskich będziesz stawać na podiach najważniejszych imprez w kraju i nie tylko. Cieszy to, że nasze zespoły piłkarskie, czyli Piastko Bielinia-Astra Krotoszyn, zapunktowały, wygrały swoje pojedynki dość gładko. Z wydarzeń sportowych, tudzież opierających się o rekreację, za nami piątkowa impreza, która odbyła się w Lab Krotoszyn, a przypuszczam, że już niedługo będzie coraz głośniej o letniej imprezie Login Lab. Impreza odbywała się z okazji piątych urodzin. Kto był, na pewno ma co wspominać, kogo zabrakło, no to polecam, żeby za rok pofatygował się do tego boksu w Krotoszynie umiejscowionego przy ulicy Rawickiej. Tak zastanawiam się, czy jeszcze coś pominąłem z tych rzeczy ważnych. Myślę, że nie, więc raz jeszcze chciałbym dopowiedzieć Wam o konkursie, który przed Wami, który oddajemy w Wasze ręce. Chciałbym, żebyście zgłosili jak najwięcej młodych osób, bo będzie to zarówno frajda dla rodzica, jak i dla dziecka. Spróbuję się wydostać z tych kulek, choć trudno wracać do obowiązków. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Jak widzicie, nie jest to zadanie łatwe. Okay. Gazetę mogę odłożyć. No i tak od paru minut czekamy na gościa, który powinien się pojawić lada moment. Wyczekujemy i w końcu jest. Cześć, Adam. Adam Pluta, kierownik firmy Kamiks, tego wspaniałego centrum
dla dzieci. Chciałem dopytać, dlaczego rodzice również mogą korzystać z tego miejsca i czy rzeczywiście można ująć, że firma Kamix nie pracuje wyłącznie z dziećmi. Oczywiście, jak sam zauważyłeś, jest to świetna zabawa i dla dzieci, i dla rodziców. Świetnie łączy to, że możemy się jednocześnie bawić z dzieckiem, ale też mieć coś dla siebie. Jakąś chwilę odpoczynku, także frajdy, można też zrobić na miejscu zakupy, więc myślę, że to jest świetne rozwiązanie i dla dziecka, i dla rodzica. A powiedz proszę, bo ja siedziałem w tej... Drugi raz nam zdarzyła się sytuacja, gdzie na moment uciekł zasięg. Ja się doskonale czułem w tych kulkach kolorowych. Adam zjechał ze zjeżdżalni, ale to nie wszystkie atrakcje, które są w tym miejscu. Oczywiście, tak jak mówiłeś, mamy zjeżdżalnie, mamy baseny z kulkami, jest też zamek dmuchany, mamy labirynty, mamy też przestrzeń dla najmłodszych dzieci, różnego rodzaju jeździki, zabawki, także każde dziecko znajdzie coś tutaj dla siebie. No i dopytam, dlaczego zdecydowaliście się na wzięcie udziału w naszym konkursie? No bo to też za to dziękujemy, ale myślę, że też chcecie umilać, uprzyjemniać czas. Oczywiście, no myślimy, że jak najważniejszą rzeczą w pokoju jest to, co go wypełnia. Więc jeżeli mówimy o dzieciach, no to są to zdecydowanie zabawki, a czujemy się jakby odpowiedzialni za to, żeby jak najlepiej to wypadło z naszej strony. Konkurs Wymarzony Pokój Malucha ruszył wczoraj. Proces zgłoszeń trwa do środy w przyszłym tygodniu. Zachęcam do tego, abyście zgłaszali wasze pociechy, żebyście odwiedzali Centrum Kamix, żeby odwiedzali tutaj zarówno dorośli to miejsce, jak i dzieci. Dzieci są bardzo dobrymi sprzedawcami, więc dziecku odmówisz. Słuchajcie, wszystkiego dobrego życzymy. Pozdrawiamy z genialnego miejsca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.